kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmina. W poprzednim odcinku zabiliśmy Echinopsy. Odok chciał nas oszukać. Zamiast nam wypłacić 100, chciał dać nam 80 orenów. Zjeb totalny. Ale dobra, mamy wszystkie zrobione misje główne. Ale możemy olej już zrobić. To by się nam przyda olej. Co za czas. Tylko przed walką będę musiał jakoś, nie wiem. Co nie mogłem z tamtego ogniska korzystać, co rozpaliłem. I czemu ty chyba jesteś przy zgaszonym? Masz się ogrzej, ty najemniku. Dobra. Olej przeciwchłupiona nam się przyda. Oj, stin to nie zrobimy. Najbardziej w sumie te z olejów, które wyrabiałem, brązowy i wisielca. Brązowy z powodu tego, że powoduje krwawienie u przeciwnika. Ale jak uzyskamy już w sumie trzeci czerwony meteoryt, to będę mógł już w drugim akcie zrobić sobie miecz z czerwonej meteorytowej stali, to będzie dobry dla mnie miecz. Kiedy wreszcie otworzą te cholerne bramy do wyzimy? A dobra, możemy już iść do jednego. Mamy olej na wypadek, to jest strasznie dobrze. Będzie nam to strasznie potrzebne. Mam powiedzieć potrzebne, ale... Dobra. Dobra, mamy się do jednego, więc musimy zostać na mapie na wypadek. W sumie potem, kiedy indziej pójdę do antykwariusza, do któregoś antykwariusza, żeby to sprzedać i to. Ale nuda. No i dobrze, że nuda. Przynajmniej ty się nudzisz, ja muszę grać. Na wypadek zrobię szybki zapis gdzieś, żeby się go nie wyjebała. Ciężkie czasy. No, żebyś wiedział. Jestem rany, widzimy, mam 2362 ORN. Jebsko zarabiam. W sumie niedługo to będę miał chyba te. Niedługo na pancerz. A to jest strasznie przydatne. Groźnie wyglądasz. Bo dzięki pancerzowi będziemy mieli lepszy współczynnik ochrony. I dodatkowo będziemy mieli kolejny slot na miksturę, gdzie będę mógł włożyć od razu kotę. Dopiero przy zbroi kruka mamy trzeci ten slot. Za dużo pracuję. A, czy ty szukasz czegoś? Czy grzebałaś tu coś? Nie mam pytań? A czy ja włączyłem czas? Nie, po co ono, nie? Ech. A tak, tutaj gdzieś była ta wieśniaczka z tymi tulipanami i wtedy się skończę zabawę w łóżku. No, chyba te kwiaty sprzedam. Jestem strasznym stworem lataczem! Pamiętam, że kiedyś ja się starałem zrobić wszystkie karty. Nie miałem po prostu robić co. Alvin, co ty tu robisz? Teraz opiekuje się mną wielebny. Jak tu trafiłeś, mały? Wielebny mnie wyrwał ze szponów wiedźmy. Ze szponów? Tak. Nie wiem do końca, o co mu chodzi, ale tak mówi. Jak ci się tu mieszka? Całkiem dobrze. Mam szansę wyrosnąć na porządnego człowieka. Oczywiście. Trzymam kciuki, mały. Ja. Odmieniec, nie odmieniec. Oczywiście, jakbyśmy poszli teraz do Abigail, to by nam powiedziała, że zabrali go, zabrali. By się gra zapytał kogo, a to by mówiła, że Alvina wierny zabrał. Ci ludzie coś tam. Po prostu by nagrywała na tych ludzi tutaj. Mów szybko. Widzę, że przygarnąłeś Alvina. Na wieczny ogień. To mój obowiązek. Myślałeś, że pozwolę wiedźmie zdeprawować dziecko? Nie. Kiedyś, kiedy mnie zabraknie, ludzie będą potrzebowali duchowego przewodnika. Niewątpliwie będziesz doskonałym nauczycielem. Chociaż raz, masz rację. Oczywiście, jakbyśmy dali długą odpowiedź, to by ten nam powiedział, że jak mamy się... Jak my możemy się naśmiewać z niego i takie coś tam, że mamy spłonąć i takie tam rzeczy. A dobra, powiem mu to i będziemy mieli już... ciąg. Odo i Haren mają już spokój z potworami.
Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z Salamandrą. Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic ci nie powiem, dopóki nie zabijesz bestii, wiedźminie. To mój warunek. Oczywiście, jakbyśmy nie zrobili tego wątku, żeby się dowiedzieć, kim jest, skąd się wzięła bestia, to byśmy musieli to zrobić. Ale tak to mam już wszystko zrobione i ten nam powie. Zrobiłem już wszystko, czego ode mnie oczekiwałeś. Gdzie jest kryjówka Salamandry? Przychodzisz w odpowiednim momencie. Idź do karczmy. Niedawno zajęli ją bandyci z Salamandry. Ich kryjówka znajduje się w starym domu karczmarza. Olaf powinien mieć klucz. Wiedźminie. Tak? Nic. Niech wieczny ogień świeci nad twoją duszą. Lepiej niech nikt nie wychodzi teraz z domu. Nie chciałbym, żeby ktoś postronny ucierpiał. No i teraz nagle wszyscy mieszkańcy poza Tom, to aby będzie mówić o ten... Wygłasza taką modlitwę. W czasie najgorszym, gdy brat przeciw bratu stanie, zimno straszliwe nadejdzie. Świat spowiją ciemności. Ty będziesz światłem. Ty będziesz zbawieniem. To tylko ona zostaje i... Wiebny i Alvin, to jest ciekawe. Wiebny sobie tam miotłą zapieprza, więc okej. Okay. A reszta, to reszta mieszkańców to się schowała w swoich domostwach. Chyba drzwi pozamykają, jeśli nie mylę. Nie będę teraz tego sadzał, po prostu będę zadanie. Wątek główny. Gdzie się wszystko okaże, że ci wszyscy mieszkańcy, znaczy ci najważniejsze osobistości to pracowały z Salamandrą. Po prostu będzie, że Hale sprzedał towary z bandytą. Wielebny to wyciągał dziecię. Wybierał dzieciaki i odsyłał do Salamandry, gdzie te dzieci właśnie były poddawane chyba mutacji. Bo w końcu tak powstawały wiedźminy na dzieciaka, więc oni też trzymali tych zasad i dopiero w dalekim akcie spotkamy ich wyniki tych działań, mutacji i tak dalej. Ale dobra, teraz będzie nas czekać walka z dużą liczbą bandytów. Oczywiście przy tych bandytach będzie Shani. Gdzie ona ma sztylecik, ale tak, ona jest nieśmiertelna, w sensie takim, że nie może umrzeć. Kolejną sprawą to jest to, że ona będzie mogła leczyć nas. Po prostu być jakąś sztuczkę, nie wiem. Niby medyka potrafi sztuczki magiczne robić. No i oczywiście jak podejdziemy, to się rozmowa włączy. Będziemy walczyć z nimi. Tam jest ciało karczmarza. Gdzie zdobędziemy klucz. Cóż, walka nam szybko pójdzie, bo styl grupowy. A styl grupowy zawsze działa tak, że im więcej przeciwników nas zaatakuje, tym więcej obrażeń dostaną. Więc także lecimy. I medyczka nas będzie leczyć za pomocą magii. Nie, proszę, zostawcie mnie! Gołąbeczko, zaraz inaczej zagruchasz. Trzymaj łapy przy sobie, palancie! Patrzcie, jaka ostra. Tym lepiej, tym lepiej. Pamiętacie tę panienkę od Mikula? Tę Ilzę? Też niezła była, tylko strasznie się darła. Ha, to kto? Też jesteś nowy? Pewnie kazali ci tu czekać, tak jak nam. Chodź, zabawimy się z tą gołąbeczką, zanim szef po nas przyśle. Ta pani jest pod moją opieką. Żaden z was jej nie tknie. A, to niby czemu? Jesteśmy tu, żeby się zabawić i nikt nam tego nie zabroni. Czyżby? Zatłukę cię jak psa! O, akurat już mamy jednego z głowy, kolejnego. I tak jak mówiłem, Shani nas będzie leczyć z pomocą magii. O, łapę odrąbałem. Ciekawe, jak to zrobiłem. Na odległość. Geralt! Przybyłeś w ostatniej chwili. Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Tym bandytom udało się mnie zaskoczyć. Nie zdążyłam uciec, tak jak reszta wieśniaków. Zabili też karczmarza. Nikogo już więcej nie skrzywdzą. To prawda. Nieźle ich poszatkowałeś. Wiesz, chyba nie będę dłużej zwlekała z wyjazdem do Wyzimy.
Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Odprowadzę cię. Jak widzisz, okolica nie jest zbyt bezpieczna. Nie kłopocz się o mnie. Salamandry ci się wymkną, jeśli będziesz tracił czas na odprowadzanie mnie. Poczekam tu na ciebie. A kiedy będziesz kopał im tyłki, dołóż jednego kopniaka ode mnie. Nie omieszkam. Wrócę tu po ciebie, Shani. Będę czekać. Ciało kaczmarza. Sprawdzę, co ma w kieszeniach. Nie ma jak to w tym mieć łeb zbija, który ma ten sam wyraz twarzy. No nic. Zalewamy alkohol. Shani siada koło trupa, jakby się nic nie stało. She doesn't care what happened. Dobra, dobra, co tu możemy wziąć? Ciężką maczugę, co... jest strasznie tania. Kamerski topór. To chyba tanio sprzedawałem. Cepienie, ciężka bojaka maczuga. Nie, to jest dobre. Weźmy klucz. Potem jak dojdziemy do innego momentu, to nagle będziemy mieli walkę. Tego nie potrzebuję. Mamy dwie beczki, co chyba nic nie było. Albo było, tylko że posprzedaję to. Albo zjem też. Bo czemu nie? Przesiło dodajmy. Okej. Lecimy dalej. Cóż, jak mi się może tu uda, to będziemy mieli już wątek rozdziału pierwszego za sobą. Jak nie, no to cóż. Po co się przekonamy, jak to będzie wyglądać. Najwyżej będzie to długi odcinek, 40-minutowy, chociaż nie chcę takiego zrobić wam. Te 30 minut to takie optymalne według mojego toku rozumowania. I tam jest beczka. Tylko ta beczka to jest od strony tam. Tak. To jest najśmieszniejsze, że wszyscy się schowali poza wielkim łowczym królewskim. A w sumie to by chciał podskakiwać takiemu gościowi, który ma tarczę. I hełm. A tutaj mamy pachołków. Gdzie to będzie w sumie łatwa walka. Obaj to widać, że pancerze no to tylko styl silny. Ale może mi się uda jednego ogłuszyć. Coś zobaczysz jak to wyjdzie w planie. Gdzie masz haracz, kolego? Jaki haracz? On się pyta, jaki haracz? Słyszałeś, Greg? Chodzi mi o dzieciaki, ćwoku. Przepuść mnie, chcę wejść do środka. Nic z tego. Jak nie masz haraczu, to się stąd zabieraj. W takim razie porozmawiamy inaczej. Tak, i oni wyciągają... jeden mięsa. I to jest śmieszne, że on stoi koło nas, jeden, a... pisał powalenie, a nie jakieś nie jest powalony. Teraz? No ja zatęczył, powstał. Po prostu... lipa. Powstał. O, mamy tutaj miecz. Będziemy mogli go sprzedać. Kolejne areny. I tutaj będziemy mieli cięższą walkę. Coś, napijemy się. Jaskółkę też wypiję. Nie chcę podczas walki pić, a tutaj będziemy mieli bardzo mało miejsca, a dużo przeciwników. Jakim jest właśnie ta liczba. I magiczny sposób się teleportowałem, nie wiem jaki to jest. O, pawienie. Pięknie weszło znowu. Dobra. Jakoś się udało. Jakoś. Dobra, to weźmiemy. Tu postawimy. Weźmiemy piwo. Weźmiemy to. Piwo. Kanapkę z szynką co zjemy. Teraz.
kafa w podłodze, to tutaj Gaz zwróci uwagę, że Halen są te towary, co pleniliśmy przed tutorcami, że Halen sprzedawał to Samandrze. Te pakunki przypominają towary Harena, które uratowałem przed utopcami. Sukinsyn handluje z Salamandrą. No najlepiej tak wypowiedzieć się. Oczywiście kolejne broni na sprzedaż mamy. Ale to już następne rozdziały będziemy mieli. Tutaj też będziemy mieli trochę walki. A oczywiście osmowo najpierw musi być. Długo ci zeszło, wioskowy hycnu. Twoi ludzie jakoś nie chcieli umierać. Macie coś, co należy do mnie. Nie, nie mamy. A ty pracujesz dla gwałcicieli i morderców, podobnie jak twój poprzednik. Berengar? Ten głupiec gdzieś uciekł. W czasie naszej krótkiej znajomości był bardziej rozmowny od ciebie. Zresztą nic dziwnego. Azar Javed potrafi być przekonujący. Możemy zapytać, że kim jest Azar Javed, to nam powie, że to jest ten czarodziej, czyli to, jak ja nazywam na początku, ten bezimienny. Bo ten sam oczywiście aktor, co podkładał mu głos bez jego w Gothiku. A drugim to, jak się zapytamy, to on nam będzie mówił, że ten, że że Odo przyszedł się zapytać, jak zabić żołnierza, to oni go wyśmiali. Powiedziałeś, że pracuje dla morderców? Jeden z tych zawszonych wsiurów, Odo, przyszedł tu kiedyś, żeby się dowiedzieć o sposób na zabicie wojownika. Powiedzieliśmy mu, że taka żałosna, zabita kupa gówna jak on może tylko śnić o walce z prawdziwym żołnierzem. Kim jest Azar Javed? Szefem szefów i potężnym magiem. Nie tobie się z nim mierzyć. Przekonamy się. Odwagi ci nie brakuje, Wiedźminku. Przekonamy się, jak zaśpiewasz, gdy Azar weźmie się za ciebie. Dobra, pogadaliśmy sobie. Czas na zabawę. Poczekaj, nie wiemy, gdzie są rzeczy, których szukasz. Zabrali je prosto do bazy w Wyzimie. Nie mamy ich. Tym gorzej dla was. Graj, muzyko. Na niego, kupo! O, ładnie, pyskaj. Zdychaj! Ja tak nie wiem, jak oni zaczynają zbijać. Dobra, kolejne rzeczy. To tylko hash. Jak to szybko walczą. No to wszystko zależy, jak rozwinęliśmy. Ale fajnie, machasz mieczem. Alvin, co tu robisz? Wielebny powiedział, żebym poszedł do tego opuszczonego domu i że ktoś będzie tam na mnie czekał. A to skór. Dobrze, że nic ci nie jest. Podsłuchałem, jak mówił, że zabiorą nas do Wyzimy. Do Wyzimy? A więc tam muszę udać się tropem Salamandry. A teraz, dzieci, chodźcie ze mną. Musimy znaleźć jakieś wyjście z tej jaskini. Tamta ściana wygląda na dosyć słabą. Może dałoby się ją rozwalić. Spróbujmy. No i dobra. Załatwiliśmy kolejnych bandytów. Oczywiście najlepiej wszystko pozbierać, co jest możliwe. Tutaj dostajemy kolejne te. I teraz się dowiadujemy, że mamy biały miód w naszych szeregach. Ale w tej skrzyni to coś było ciekawego? A, to jest niebieski, to będziemy mogli sprzedać. Bo ja lubię tylko... Cóż, same czerwone lubię. O, tu mamy coś przydatnego. Kolejna książka puszczyka, będziemy mieli znowu coś na sprzedaż. Mamy bułeczkę, sobie zjemy. Czemu nie? Coś na stworzenie tego. Nie wiem, do czego, ale coś... Dobra, tutaj nieważne. Okej, okay. Tu mamy wszystko wzięte. Wolę się dwa razy przekonać. Kocioł. A w kociele mamy udziec baraniny.
te kęsy, jakie Geralt bierze. Na odległość. I tu spotykamy Abigail, jak widzicie. Zapytamy, co ona tu robi i takie tam rzeczy. Nie wiem, dlaczego mi Geralt nie chciała zapisać się. Okej, jaskinia. Co ty tu robisz, Wiedźminie? A ty, Wiedźmo? Czary czynię. A co? Strasznie śmierdzą i dymią te twoje czary. Bo to potężne zaklęcia i składniki. Muszą wystarczyć na całą wioskę. Jak to? Wyjrzyj z jaskini. Widzisz ten tłum z pochodniami? Przyszli po mnie. Spalić wiedźmę, krzyczą, to ona bestię przyzwała. No to się bronić muszę. Bestie przyzwały ludzkie niegodziwości. To mnie wcale nie dziwi. Mikul, poczciwy strażnik przy bramie. Czy wiesz, że zgwałcił tę dziewczynę, Ilse? Popełniła samobójstwo. A ty sprzedałaś jej truciznę. A ten pijaczek, Odo, zabił swojego brata dla pieniędzy. Wielebny wygnał swoją córkę, która nabawiła się brzucha. Jest teraz dziwką w Wyzimie. Haren za garść złota sprzedał wiewiórki straży miejskiej. Wiedziałaś o tym wszystkim, ale nic nie zrobiłaś. Niby czemu miałam coś robić? To moi klienci. Wszyscy zaopatrują się u mnie w trucizny, eliksiry miłosne i insze wywary. To ich sprawa, jakich używali. Teraz już rozumiem, dlaczego nęka was bestia. I rozumiem też, że muszę wskazać, kto zawinił. Zostań tu ze swoim kotłem. Pójdę porozmawiać z ludźmi na zewnątrz. Geralt, nie pozwól im mnie skrzywdzić. Gdybyś mnie bliżej poznał, zrozumiałbyś, że nie jestem taka zła, jak twierdzą wioskowi. Tak uważasz? Sam się przekonaj. Jesteśmy tu sami i mamy mnóstwo czasu. Tylko najśmieszniejsze z tego, że tu z Ewinem przyszedłem. I tak, mamy tu dwie opcje. Albo zabieramy kata, albo idziemy najpierw. Cóż... Co jesteś bardzo chodzi? Piękna, Abigail. Chętnie poznam cię bliżej. Kolejna cenzura będzie, fuck yeah. Okej. Okay. I mamy kolejną kartę. Tak nisko. I tak, i tutaj będziemy mieli dwie opcje wyboru. W sensie takim, czy... wybieramy, że winni są mieszkańcy Podgrodzia, albo czy jest winna Abigail, bo ona w sumie też dokonywała złego. W sensie takim, że sprzedawała trucizny i te inne pierdy. Tutaj będziemy mieli po prostu osąd, że wielebny albo ci mieszkańcy będą namówić, co się stało według ich, a my będziemy im odpowiadać, czy oni mają rację, czy się mylą. Spalić czy czać czarcią kochanicę! Niech suka zdycha w męczarniach! Wiemy, że wiedźma jest w jaskini. Przyprowadź ją. Wieczny ogień ogarnie jej grzeszne ciało i pozbędziemy się bestii. Powoli. Sąd musi być sprawiedliwy. Ta suka zniszczyła mi życie! Chciała pieniędzy! Groziła klątwami! Brata mi zaczarowała! Mojego brata! Chciała mi go ukraść z jego złotem! Brat jej nie chciał, więc go zamordowała! Czary na mnie diabelskie odprawiła! Kontrolę nad rękami przejęła i zabiła, podle, zdradziecko! Widziałem twoją miniaturkę w jej chacie. Do dzisiaj śni mi się ten dzień! Brat pracował w polu! To takie straszne! Zamordowała! Więc trzeba ją zabić! Oczywiście wierzymy... Oczywiście wiemy o tym pachołku w Salamandy, że... To co on... Że Odo ich odwiedził. Także więc... Więc on tutaj kłamie. Jeżeli tak możemy powiedzieć, że wierzymy mu. Twój brat był wojownikiem, a ty jesteś pijakiem.
Nie dałbyś rady go zabić, chyba że we śnie. Po co my go słuchamy, wiedzielędy? To mutant, odmieniec, wiedźmin! Przedstaw swoje zarzuty, Harenie. On pomoże nam obronić się przed czarami wiedźmy. To przez nią zostałem Havekarem. Obiecała, że mi się odda, jeśli pomogę wiewiórkom. Nienawidzę nie ludzi, a musiałem z nimi handlować. Nieźle się na tym wzbogaciłeś. Złoto to nie wszystko. W życiu trzeba mieć zasady. Mhm. No i tutaj ten... No i on jest tutaj chciwcem. Oczywiście... No tutaj nas kolejny nas skłamał tutaj u nas. Mówiąc, że złoto to nie wszystko. A on handluje z bandytami. Teraz handlujesz z bandytami, którzy porywają dzieci. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Wiedźminie! Podjąłeś decyzję? Jaka jest twoja wersja, wielebny? Wiedźma wykorzystała Oda i Harena do swoich planów. Ponadto otruła Ilzę. Możemy... Możemy mu powiedzieć, żeby mówił nam dalej, co uważa. Albo mu wtrącić się i powiedzieć, jaka była prawda. Mikul zgwałcił Ilzę, a ta popełniła samobójstwo. Abigail nie należy do naszej społeczności. Mogła się stąd wynieść dawno temu, ale wolała zostać i mścić się za swoją inność i zły los, który ją spotkał. Manipulowała prostymi ludźmi, posługując się czarcią magią! W końcu przyzwała bestię! Taka jest prawda! I to w sumie jest tak, że tutaj to wy jesteście winni, a nam Agat na początku powie co innego chyba. Zamknij się, skurwysynu! To ty przewodzisz tej bandzie łajdaków. Musisz wiedzieć, że sprzedajecie dzieci salamandrom. Wiedziałeś o gwałcie i morderstwie. Żygać mi się chce, jak na was patrzę. Jesteście siebie warci. Jesteście winni. Pożałujesz tego. Idę po Abigail, a wy wracajcie do domów. Od samego zarania dziejów kobieta wszelkiego zła jest siedliskiem, narzędziem chaosu. Kobietą rządzi jeno cielesna lubieżność. Dlatego tak chętnie demonom służy, by mogła chuć swą nienasyconą zaspokoić i swe naturze przeciwne żądze! Zabiją nas. Nie bój się. Oto ona, wiedźma plugawa, spalić ją! Nikt tu nikogo nie będzie palił. Nie bójcie się, ludzie! Zastraszyć nas chcą! Nie dajmy się! W kupie nas nie ruszą! Doprawdy? Odejdź, zostaw wiedźmę, albo i ciebie będziemy musieli. Spróbuj, kmiocie, uprzyjemnisz mi dzień. Zjeżdżaj, śmieciu. Może nie będę cię gonił. No i to jest najlepsze, że on zaczyna spierdalać. Macie dwie możliwości. Pierwsza, poczekacie aż odejdę i spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić. Wyrżnę wszystkich, każdego zawszonego wsiura. Druga, spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa, jak ludzie. Wybór należy do was. Dziękuję, Geralt. Chodźmy stąd. Czas zająć się bestią. Cały Odo, poddaje się. I teraz będziemy mieli walkę z bossem tego rozdziału. Jak to chyba z tymi rozdziałami bywa, że zawsze jest jakiś na końcu boss. A tutaj będziemy mieli bestię. No, pokaż się, bestio. Nie wiele czasu mam na odcinek. Nie chcę rozpocząć drugiego ten. Jest ogień. Idzie bestia. Wszystko zaczyna płonąć. Jeszcze eksplozji brakuje. Nie boję się. Miecz w dłoni, jedziemy. Ale dobra. Przed walką nałożymy olej. Gdzieś mam? Jest. Nałóż olej. O,
oczywiście na tą bestię dobry znak nim jest Ar. Który nam pozwalają chowalić. Dobra, to co, że... nie możemy. Chciałem z tym szcinu ją załatwić. I jaki damage! Na pysk! Spadaj! O Jezu, dlaczego ona... O kuźwa! Wypij to, Geralt! No, fuck you! Teraz musimy robić uniki. Myślę, że uciekać. Wystarczy robić koło, bo wtedy nas... co jest? Jak to podpalony? Geralt! Co jest? Jak ja się podpaliłem? Już blisko bez nie szedłem. Niestety padnę tu. No. Czemu ta jaskółka działa tak powoli? Dobra, mamy koło już. To już coś. Zawsze męczyć bestię. Właśnie, męczyć bestię, ale to jest niemożliwe, jak są bagesty. Na ziemię. No atakuj, Geralt! Och, super. I teraz właśnie przybiega... wierny z towarzystwem. Abigail walczy z Harrenem. Pomogłeś tej dziwce i to był twój błąd! Jesteś teraz wycieńczony po walce z bestią, a my skończymy twoje cierpienia! Gień, pieprzony mutancie! Na was starczy mi sił. Odo, nawidły go! No i teraz mamy walkę z tymi mieszkańcami. W sumie z tymi nimi ważnymi. Ty spadek był właśnie jeden. I akurat się skończył czas, ale zakończmy ten dzieło moje. Wymordujemy wszystkich. Na ziemię, Odo. Jebut, jebut. Powalony. Ale on stoi. Co to było? Nie wnikam. Ej, wszystko zabijani. Weźmy to, to. Gdzieś jest jeszcze młot tego wiernego. Dzięki, Geralt. Nie wiem, co by było, gdyby nie ty. Cieszę się, że we mnie uwierzyłeś. No i możemy ten powiedzieć jak romantyk, kim byłbym, gdybym nie uwierzył. Albo po prostu powiedzieć, że wybrałem mniejsze zło. W sumie nigdy tej kwestii nie dawałem, więc damy teraz. Wybrałem mniejsze zło. Przykro mi, że tak myślisz. Żegnaj. No, ulewa. Dobra, i tutaj mamy od bestii... o, kamienny młot, co będzie kosztował 80 oren, to jest najśmieszniejsze. O, no niestety czaszki i bagety nam nic nie dają. A kasa skąd? No dobra, pozbierajmy to, co jest ważne. Szczątki. To jest psa. O, rany paskie, trochę tego będzie. No jak to w zwykłych jak mam Wiedźmina, to... chore zawsze mam tego. Pierdu. No dobra, o mało co nie zginąłem. Ale się z wami tutaj żegnam. Na